Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Infamous Second Son. Co tu się do diabła dzieje? I właśnie. Jesteśmy w miejscu, gdzie... Długi dom w szpital? Właśnie, w długim domu, gdzie leczyli nas... Jak długo byłem nieprzytomny? Pytanie, czy rzeczywiście leczyli, czy może coś innego się stało. W każdym razie jest tutaj parę osób, które też potrzebowały pomocy. Na pewno... Nick, stary, co tu się dzieje? Na pewno ta miła pani, z którą Delsin był bardzo zżyty. Pewnie. O Boże... O właśnie. Jak można było coś takiego zrobić? Ilu osobom wyrządziła krzywdę? No właśnie. Jak na razie nie widać tutaj nikogo. Nikt nie potrafił jej powstrzymać. Jak widać, ktoś tutaj jest i też w nogach i w całym ciele ma ten cały beton. Betty. O Boże, Betty! Delsin, skarbie, obudziłeś się. To robota Augustyn, tak? Tak, myślisz, żebym cię sprzedała temu babsztylowi? Poza tym reszta plemienia też sobie fundnęła przy kłucie kolan. Czyli wszyscy są tutaj. Hej, a komisze chronią swoich. Przecież nikt cię nie wini za to, co się stało. Ta. Nie obwiniaj się. Hej. Nie wstydź się tego, kim jesteś. Taki los. Taki się urodziłeś. Po prostu... Teraz jestem jednym z nich. Nie jesteś jednym z nich. Bezdusznym mordercą, który zabija ludzi dla zabawy. Jesteś dobry chłopak, który potrafi strzelać dymem z palców. To przez ten dym wpakowaliśmy się w kłopoty. Hej! Nie idź tą drogą. Jak będziesz tak smęcił, to zaraz zasnę. Muszę odpocząć, żeby wydobrzeć i stanąć na nogi. Mogę trochę odsapnąć, bo nie śpisz. Nie martw się. Nic mi nie będzie. Naprawdę. Zobaczysz. Stary, jesteś? Wow. Kurde, bracie, już myślałem, że po tobie. Odrobina betonu? Nie mogła mi zaszkodzić. Szybka regeneracja to też jedna z twoich nowych... mocy. A właśnie, co tam z twoimi rękami? Przeszło ci? Nie wiem, stary. Zakaz palenia w długim domu, pamiętasz? Ta. Nie chcę im utrudniać powrotu do zdrowia. Zdrowia? Nie, Delsin. Nie ma szans. Oni już z tego nie wyjdą. Umierają tam. Nie wiesz tego? Nie, ale wiedzą to lekarze, którzy tu byli, jak spałeś. Wiedzą. I mówili, że te odłamki trzeba wyjąć w taki sam sposób, jak je wbito. Co? Ta. Ale to zaczęło się od Augustyn i jej betonowej mocy. Tak. Walić to, stary. Musimy jechać do Seattle. Tam ją dorwiemy. Ej, czekaj. Myślisz, że co? Że tak po prostu nakłonisz ją do powrotu? Tak, mocno oberwałeś w łeb, ale chyba pamiętasz, jak wyglądało wasze ostatnie spotkanie. Reggie. To moja wina. I muszę to naprawić. Nie no, Delsin, dopiero co stanąłeś na nogi. Wiem, że chcesz pomóc, ale lekarze mówią... Że odłamki można usunąć wyłącznie tą samą mocą, rozumiem. To znaczy...
że nie potrzebujemy Augustine, tylko jej mocy. Dobra, nie czaję. Wchłaniam nowe moce jak gąbka, pamiętasz? Skoro mam dym, to i betan ogarnę. Ha? Dobra, co jeśli to był tylko fart? Ha? Pomyśl, będziesz musiał się przebić przez całą armię dozowców, żeby do niej dotrzeć. Ta, coś w tym stylu. Pogadamy w furze. Jakiej furze? Ty nie masz fury! Co moja fura, baranie? Dobra, wszystko sobie rozkminiłem. Stary, wbijamy do miasta i pompujemy się do oporu wszystkimi możliwymi mocami, jak leci, i zahaczamy o Space Needle, zawsze chciałem tam wpaść, a potem ratujemy naszych. Wiesz, że jak się wbijemy, to miasto będzie chciało nas, no wiesz, wybić. Co to za pieprzenie? Po prostu! W Seattle mieszka 500 000 ludzi, którzy nie tolerują bioterrorystów. Spodziewasz się wylewnego przyjęcia? Nie, ale ja będę inny niż tamci. Będę czynił dobro, będę ratował ludziom życia, będę jak Superman. Będę uzdrawiał chorych. Proszę, myślisz, że padną przed tobą? Obudź się. Hej, dobra, nie przejmuj się, naprawimy cię. Znajdziemy jakiś lek. Lek? Strzelanie dymem z palców nie jest normalne, stary. Przestań, to nie oznacza, że ja potrzebuję jakiegoś lekarstwa na tę waszą normalność. Van Gogh nie był normalny, Gandhi nie był jasne, normalny. Ale ludzie nie bali się Gandhiego, tak? Za to bioterrorystów owszem, bo są niebezpieczni. Stereotypowe pierdoły. Uważaj, uważaj! Oż, kur... Szlak. Ha. No to... Dalej popelamy z buta. Co? Z but? Gdzie idziesz? Hej! Pięknie. Ożesz ty w mordę. Widzisz to, co ja? Troszkę słuchaj, betonu. Jeżeli naszły cię jakieś wątpliwości, to ja... Żartujesz sobie? To coś pięknego. Jarasz się zniszczeniem? Stary, przecież oni się bronili. Blokadę rozstawiono, by ich zaatakować. No bo to bioterroryści. Na szczęście ich nie powstrzymała. Ja też bym sobie z nią poradził. No. A cóż to jest? Czyby to był jakiś... Aha, słyszałem coś o mocach neonu. To chyba statek matka. Jezu, Tessie! Hej, hej, żyjesz? Czy żyję? Mało powiedziane, stary. Chyba nauczyłem się nowej sztuczki. Yeah! Tak? O tak! Nowej i to lepszej! Delsin, to nie jest ulepszenie, stary! Mamy rozwiązać problemy, które już masz, a nie mnożyć je! Myślisz, że Augustyn siedzi na tyłku i czeka sobie? Muszę się doładować, jeśli mam się zmierzyć z tą wredną Zozą. Ej, tego właśnie chciałbym uniknąć! Może jest inny sposób na dobranie się do Augustyn? Inny sposób? Mam, o czym ty mam gadasz? Mam parę znajomości w Seattle, okej? Okay? Na przykład w policji. Nie, jak nam pomogą, nie, to może... Tym razem nie będziesz dużym braciszkiem, który wszystko grzecznie załatwi. Ja, to nie jest twój problem do rozwiązania, tylko mój. Halo, ja nie... jest tam ktoś? Słyszycie mnie? Patrz, idealnie. Chcesz naprawdę komuś pomóc? Ja mam w opresji. Wybacz tę damę z opału. To nie... Halo, proszę pana! Dobra, okej, okay. Idziemy razem, no już. O nie. Ja nie... Sam się baw w superglinę, okej? Okay? A ja cię potem jakoś dogonię. Dobra, ale masz nigdzie nie łazić. I na litość boską niczego nie dotykaj! Typowe DWO. Już ja sobie dotknę wszystkiego. A ja... No, Delsin jest... Kandydat numer jeden. Delsin jest troszeczkę podjarany tymi nowymi mocami, co? Okej, zaczyna mi się podobać. A ty co tutaj... Ej, stary, korzystałem z tego! No, come on. Możemy tak uzupełnić zapas dymu? Dobrze jest. Jest i dym. Dobra, gdzie są te drony? O tak, to powinno pomóc. Okej.
I z nich można coś wyssać, tak? Dobra. No proszę, jak dotrzemy do odłameczek. Miasta, będę wypatrywał tych maszynek. Mamy odłameczek. To też pewnie jedna z zadań pobocznych będzie, znaczy z achievementów jakiś. Hej, Delsin, jesteś mi potrzebny. Wszystkie drony powybijać. Stary, nie uwierzysz, co tak pikało. Dawaj tu do mnie, dobra? Mam tu autobus pełen ludzi z organizacji humanitarnej. Próbowałem ich przekonać, żeby opuścili autobus, ale oni za nic nie chcą zostawić lekarstw. No to powiedz im, żeby zaczekali, zaraz im pomogę. Delsin, wiem, o czym myślisz. Nie rób tego. Zniszczyłem chmarę niebieskich pikających robotów, to i z autobusem dam sobie radę. Zniszcz betonowe bariery, które blokują autobus. Okej. Okay. Hmm. To zajmie wieczność, musi być szybszy sposób. Options i wejdziemy sobie w żarowy pocisk. 4 odłamki są potrzebne, żeby to ulepszyć. Proszę bardzo. Zużywasz 25% mniej energii dymu, wymagany poziom karmy 2, strażnik. Wróć. Z tego co wiem, trzeba przytrzymać dokładnie. Mnie nie powstrzyma! Delsin, zabroniłem ci tego... Sorry, Reggie, ale polubiłem siebie w roli superbohatera. Dobra. Trochę dymu by się przydało, nie powiem, że nie. Delsin, ja nie... coś przerwało. Chyba niechcący cię wyciszyłem. Dobra, mamy dym. Autobus przejechał. Nie wiem, czy tam też muszę zająć się tymi barierami, ale chyba tak. Z tego, co widzę, to... Zniszcz betonowe bariery. No i proszę bardzo. Dobra, wydaje mi się, że droga wolna. Walimy prosto do Seattle. Yeah. Reggie, otwieraj, jedziemy. Nie, no bez jaj. Halo? Hej, Delsin, mamy tutaj problem. Część pasażerów widziała niestety, jak używasz mocy, żeby oczyścić drogę. No i? No i boją się ciebie. Co? Mówiłem ci, że tutaj bioterroryści nie są lubiani. Znaczy, że co? Nie pozwolą mi wsiąść i posadzić tyłka gdzieś z tyłu autobusu? Nie, nie chcą, żebyś ty wsiadł. Nie chcą cię tutaj widzieć. Jak ty wsiądziesz, oni wysiądą. Wali mnie to! Niech idą z buta! Myślą, że nie rozwalę tych drzwi? Nawet nie próbuj. Ci ludzie nigdy nie widzieli czegoś podobnego. Nic na to nie poradzę. Proszę pana, on chce wsiąść! Jedźmy już! Zaraz! Proszę o spokój! Słuchaj, przewiozę ich przez most i po ciebie wrócę, okej? Okay? To mi zajmie 5 minut. Przykro mi, stary, nie mogę cię wpuścić. 5 minut. Od początku same kłopoty, co? Słuchaj, włącz GPS w telefonie, na wypadek gdybyśmy się rozdzielili. O, że niby teraz? Dobra, GPS włączony. Tutaj tak naprawdę nie wiem jeszcze, co to jest. Pewnie też coś związanego z jakimiś mocami, co mi się zdaje. Zgodnie z słyszałem tylko o neonach. Most 520 zostanie wkrótce zamknięty. Wszyscy kierowcy oraz piesi są proszeni o natychmiastowe... Brzmi jak przydatna informacja. Delsin, muszę pomóc pracownikom DOZ. Szukają ewakuację mostu. Reggie, jesteś tam? Co jest grane? Halo! Dobra, no to przebijamy się sami przez tunel, aż do mostu. Ej! Ej! Trzeba pomóc coś? Of mordę. Bioterrorysta! Ej! To jeden z mutantów! Człowieku! Wow! Nie! To nie działa na mnie, kochany. Szybka regeneracja. O tym już słyszeliście, co? O, ta szybka regeneracja jest cudowna. Koledzy sobie chyba troszeczkę pograbili. Zabij go jeszcze raz!
Stary, ja chcę tylko przejść na drugi koniec tunelu. Gdzie? Znajdę swój dół! Nie boję się ciebie, mutancie! Nie boisz się? A powinieneś. Teraz ja! To jeszcze? Ty masz czelność do mnie strzelać, kolego. Proszę cię. Dobra, poddaję się! Nie rób mi krzywdy! No i teraz mamy pewnie znowu wybór. Bezwładni albo zaatakuj. Zła i dobra karma. Widzisz? Nie jesteśmy potworami. Przekaż to innym. Znaczy to, że nie jesteśmy potworami, to akurat ja bym się... Znaczy, nie uogólniałbym tak, bo niektórzy bioterroryści faktycznie są terrorystami. O, to będzie skucha. Ale akurat w przypadku Delsina tak nie jest. Reżich, cholera, odpowiedz! Dobra, nie wiem, gdzie jest ten autobus w sumie. Boże. To był most? What the fuck? No, był most. Był, ale troszeczkę go zbetoniowało. Takie w ogóle strzępki, takie z... odłamki betonu wystające zewsząd. Idę po ciebie, Reggie. Dobra, jak tutaj mam przejść w sumie? Jest. Jakby kolejna możliwość wchłonięcia czegoś. Czyń cuda. Zobaczmy, jaka teraz może umiejętność nas dojdzie, ale chyba z tego, co pamiętam, bo troszeczkę tutaj na początku włączyłem, dokładnie, wyskakiwanie z samochodu. Warto spróbować. Można wyskoczyć na niezwykłą odległość, znaczy wysokość tak naprawdę, i odległość przy okazji też. Podskrąc, stojąc na samochodzie, by wstrzelić dobra, się w powietrze. Dobra, tak trzymać. Jest nieźle, co? Później... Okej, spokojnie. Później jeszcze będzie trzeba mieć, znaczy trzeba zdobyć jeszcze jedną umiejętność, która będzie nam pozwalała troszeczkę szybować w powietrzu. A to chyba będzie tutaj nawet. Chyba tak, nad wodą teraz będziemy mogli przelecieć, ale to zaraz zobaczycie. Fajnie to jest zrobione w takich przerywnikach, takich jakby, nie wiem, czy retrospekcjach, czy takich wizjach w myślach Delsina. Ale to nie wiem właśnie, czy zużywa dym, czy nie. Nie zużywa to dym. Reggie? Delsin, co jest grane? Pojechaliście sobie z Reggiem do Seattle? To nie najlepszy moment, Betty się już Betty. Lepiej czuje? Okej. Uważaj na siebie. I baw się dobrze. Okej, tak zrobię. Weź się w garść! Baw się dobrze, też powiedziała. Trzymaj się, Delsin, już prawie ci się udało. Pięknie! Cholera, most z piekła rodem! Jesteśmy na kolejnym samochodzie. Można sobie tak skakać z miejsca do miejsca. Jestem ciekaw tylko, co by było, jakbyśmy wpadli do wody faktycznie. Ale chyba nic szczególnego. Yeah, baby! Gdzie ten koniec mostu, do jasnej? Aha. Przeskoczę? Jak to nie przeskoczę, jak przeskoczę? Jeszcze dasz do przodu i... bułka z masłem. Teraz było blisko. Jest i autobus. O Boże, autobus! Reggie! Pomóż Reggiemu, zaraz spadnie. No ale przecież to tylko do wody by wpadł. No. Nie róbmy draki. Nie róbmy draki. Kontuzja się odnowiła, co? Delsin! Kontuzja. Dobra, chodź. Pomóż bratu.
chcę pomóc. Zobacz. Wow. Widzę, że coraz lepiej panujesz nad symptomami. Tak. W zasadzie jedynym minusem jest to, że... Nie, nie ma minusów. To jest po prostu zajebiste. Mówisz? Zajebiste? A co powiesz na gości, którzy tak bardzo chcą ci zrobić kuku? Jebitne. To jest minus? Tak. Słuchaj, może damy jakoś radę przedostać się przez ich ochronę, bo nie jesteś normalnym bioterrorystą. Normalnym? Jesteś... Czyli według ciebie normalni to są ci, których DOZ spędza jak owce na rzeź do laboratoriów. Nie, Reggie, nie jestem normalny. Widziałeś, co było tak, na moście? Widziałem. Damy Najpierw radę! Zobaczmy, czy uda nam się przekraść jakoś przez posterunki. Łatwiej byłoby poruszać się po mieście. Okej, dobra, dobra. Zrobimy to po twojemu, dyskretnie. Proszę cię, obiecaj mi, akurat że nie będziesz dyskretnie, no ale niech będzie, możemy spróbować. Kiedyś mówili na mnie luzaczek. Nikt tak cię nigdy nie nazwał. Nie chrzań. Naprawdę cię to martwi? Ci dozowcy może nie dysponują taką mocą jak ty, naturalny bioterrorysta, ale mają jej wystarczająco dużo, żeby spuścić ci niezły łomot. No, świetnie. Właśnie popsułeś mi moje wakacje w Seattle. Dokładnie, bo w sumie zauważycie to za niedługo. Nie wiem, czy w tym odcinku, czy następnym. Ale cały ci tydzień. Panowie tutaj z DOZ... W tym czasie DOZ rozkręciło to wszystko? Niestety. No, nie próżnowali. Ci panowie z DOZ też mają moce. Będzie po wszystkim, moce. Skontaktuję się z kumplami z policji i spróbuję uzyskać dostęp do ich baz danych. Ale nienaturalne. Proszę cię, podobno. Byś w tym czasie nie robił zamieszania. I nie pójdziemy tam razem. Odszczepiono od tej całej Augustine. Dobra, szefunciu. No. Ale mnie też możecie otworzyć. Ale on chyba najpierw musi, Reggie musi najpierw przejść przez bramkę i dopiero mnie będą mogli puścić. Kirkland. Half mile. Jeżeli sprawdzają jakieś odciski dłoni i tak dalej, to może być z tym problem. Może wykryć, że mam jakieś moce. Na pewno coś takiego mają. Umieść palec na skanerze cyfrowym. Przetwarzanie. Mhm. Uwaga, wykryto przewodnika poziomu pierwszego. Użycie śmiercionośnej siły jest dozwolone. Śmiercionośnej siły? To mamy dwa z trzech. Mamy incydent przy posterunku 502. Uciekaj, Delsin! Tak, jakie uciekaj? Delsin, zostań tam! Nie ucznie, jak mam się bić! DOZ, bitch! Gdzie uciekasz? Gdzie uciekasz? Gdzie Reggie, uciekasz? Na wieżach! Widzę ich! Pamiętaj! Cywile są niewinni! No cywile nie, ale ci panowie w garniturkach jak najbardziej. O. Jeszcze jeden został. Gdzieś tu był jeszcze jeden. A właśnie, jest. Okej. I tutaj można pomagać ludziom. Chyba troszeczkę sprzedawać im tej mocy szybkiej regeneracji. Nie wiem, czy tam byli jacyś jeszcze ludzie albo ktoś do obezwładnienia. Bo tych strażników DOZ możemy też obezwładniać. Ej, a ty tutaj skąd się wziąłeś? Gdzie uciekasz? Oj, nie bij. Delsin, nie bij mi tutaj, kurde, tych. Oh shit. Nie widzę go. Ja was zobaczę. Dzień dobry. Obezwładni. Obezwładni. Wszystko w porządku? Tak, u mnie w porządku. Tak jak prosiłeś, siedzę cicho. Słuchaj, nie wychylaj się. Zadzwonię, jak tylko będę coś wiedział. Za obezwładnienia dostajemy dobrą karmę, ale możemy też właśnie... O, dzień dobry! Trzeba się uzewnętrzniać! Gdzie to spadło? Jest. Pięknie. Dobra, skąd ktoś do mnie strzela? Albo przynajmniej próbuje mnie namierzyć. Tam jesteś. Ej.
Dzień dobry. Nie, 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 czekajcie, no. Nic wam nie zrobię. Ej, dobra. Nie udało się, myślałem, że będzie fajnie. Wow, jakiś poszkodowany tutaj jest. Wstawaj na nogi, nie ma opierdzielania się. Wow. I gdzie on jest? Gdzie jest ten dozowiec? Zniknął. Dobra, czy ja coś tutaj jeszcze znajdę? Może jakieś znajdźki, czy coś ten desem? Może jakieś drony? Tutaj mam pozamykane coś na kłódkę. Pewnie coś jeszcze jest. Albo to są te przejścia. Aha, okej. Okay. Nie wiem, czasem nie mogę otwierać tych właśnie kłódek. I ratować ludzi. Uratowano podejrzanych. Dokładnie. Uzyskujemy większą, znaczy dobrą karmę. Lajtowo. Wszystko mamy na minimapie, także bardzo, bardzo ciekawie. Mam nadzieję, że w końcu ludzie się przekonają do mnie, nie tyle do wszystkich bioterrorystów. W sumie nie jestem bioterrorystą, ale mam nadzieję, że ludzie znajdą. Aha, a tutaj mam zaznaczone chyba na mapie, gdzie jest dym do wyssania. Też bardzo fajna sprawa. Dobra. O, jak ładny. Jaki ładny punkt widokowy. Ja będę kończył. Dzięki za wasz czas. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Dalej nie brnę, dlatego że wiem, co tam jest i będę troszeczkę to zajmie, a nie chcę przedłużać. Także dzięki za wasz czas. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę, zostawcie komentarz i widzimy się w następnych materiałach. Trzymajcie się. Do zobaczenia.